A z nami jest Łukasz Kędzierski i może jego poprosimy o to, żeby udzielił nam informacji, co zmieniło się w Jamaszce w tym sezonie. I na pewno źródło dowiemy się od mistrza, jakie zmiany Yamaha wprowadziła. Łukasz, opowiesz nam kilka fajnych rzeczy na temat Yamahy? Ale konkretnie na temat której? A na przykład tyle stawienie ziątki. No najbardziej rewolucyjne rozwiązanie na rok 2018. Ma rozrusznik, jest wyposażona w akumulator litowo-jonowy, także nie ma już kopniaka. Jest całkowicie nowy silnik, jest to praktycznie nowa cała konstrukcja. Rama też jest bardzo mocno zmieniona, także Japończycy na ten rok właśnie w 450 włożyli najwięcej pracy. Rewelacja. Czyli to jest taki motocykl, którym ty się ścigasz. To jest taki motocykl, który idziesz do salonu, kupujesz i jest w pełnej wersji wyposażony tak, że możesz pójść na najlepszy tor i się nim ścigać? Czy należy wprowadzić do niego jakieś zmiany, żeby polepszyć jego parametry? Nie, motocykl jest jak najbardziej przygotowany do ścigania, to jest właśnie ten motocykl. Mhm. Natomiast na pewno wymaga podejścia specjalistycznego przed każdymi zawodami. Taki motocykl trzeba dotrzeć, poskręcać zgodnie z specyfikacją i dopiero wtedy nadaje się do wyścigu. Jasne, czyli tak naprawdę jak moją machę kupię, to spokojnie mogę się wybrać do Ciebie. Też tego nie chciałem powiedzieć. Oczywiście razem z motocyklem przychodzi dosyć obszerna instrukcja obsługi, także każdy, jeżeli się czuje na siłach, może zrobić to sam. Więc oczywiście jak najbardziej do nas zapraszamy, ale to nie wyklucza tego, że we własnym zakresie ludzie też nie mogą tego robić. Oczywiście, jasne. Ja na przykład nie potrafię tego zrobić i motocykle w ogóle crossowe nie są moją domeną. Natomiast bardzo cieszę się, że udzieliłeś się tych informacji. Proszę, z tyłu mamy jeszcze Karola. Karol, a ty nam powiesz o 250, co się zmieniło w 250? Opowiem, ale teraz muszę lecieć, bo mam grupę, z którą zaczynam. Jak wrócę, na pewno Wam opowiem wszystko. Dobrze, to dziękujemy w takim razie. Dzięki Łukasz, dzięki Karol. Widzimy się później. Idę zaraz do Was trenować. Dzięki. Pa.